Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Dzisiejszym bohaterem, w zasadzie to może inaczej powinienem powiedzieć, bohaterem dzisiejszego epizodu jest od Mammoth Toys The C64, czyli konsolka w joysticku. Powiemy sobie o niej kilka słów, gdyż jest o czym opowiadać. Moi drodzy, konsolki pojawiły się na przełomie 2003-2004 roku. Tutaj macie tył. Nawet nie wiem, na kiedy ta jest datowana. Musiałbym tutaj się przyjrzeć. No ale możecie. 2004, proszę. Macie dokładną tabliczkę. Konsolka jest, jak te wszystkie konsolki od Radiki itp. itd., zasilana 4 paluszkami i ona w przeciwieństwie do tamtych nie ma... Aj, wyostrz się. Nie ma zewnętrznego wyjścia, nie można podpiąć zasilacza. Więc musimy ją zasilać 4 bateryjkami. Moi drodzy, wzorowana jest na joystick Competition Pro, gdzie pewnie znawcy już o tym wiedzą. Lewy, prawy przyciski. Zainstalowane 30 gierek. 30 gierek na stałe. Tutaj mamy on-off, diodka sygnalizująca, wyjście na baterię, 4 nóżki i wejście audio-video, cinch popularny. Moi drodzy, wygląda to tak, że mamy sygnał mono oficjalnie z tej konsolki. Mamy sygnał niestety tylko mono. Ale dlaczego mówię o tej konsoli? Ci, którzy byli wczoraj na live'ie, a ci, którzy nie byli, to będzie link w opisie. Odsyłam do testowania tej konsoli. Ciekawy gadżet, ale co jest najciekawsze? Najciekawsze, moi drodzy, jest to, że ta konsola jest w pełni funkcjonalnym od strony hardware'owej Commodore 64. I o tym chciałem w tym momencie powiedzieć, że flaczki z tej konsoli są w pełni kompatybilne z komputerem Commodore 64 i jest to chyba jedyny, z tego co się orientuję, taki przypadek w historii, gdzie takie coś, taka w cudzysłowie emulacja, poszło to tak daleko, że aż hardware'owo praktycznie odtworzyli cały sprzęt w środku tego malutkiego joysticka. I teraz dosłownie kilka zdań na temat modyfikacji tej konsoli, bo to nie jest koniec historii tej konsoli. Modyfikacje, wyszło ich kilka, osobiście prześledziłem pewne tematy i przede wszystkim można spotkać tą konsolę z wyjściem na klawiaturę i jest podpięta klawiatura pełnowymiarowa do Commodore 64 do tego gadżetu, albo też te flaczki wkładają właśnie w klawiaturę, w obudowę komputera Commodore 64. Jest możliwość wprowadzenia modyfikacji takiej, że można sobie wyprowadzić porty 1 i 2 na joysticki, więc no, wpinając się w odpowiednie miejsce można sobie podpiąć joysticki jakie się chce na DB9. Oczywiście można wyprowadzić sobie wyjście na stację dyskietek, więc z tym też nie ma problemu. Kolejna sprawa, można sobie wyprowadzić nawet wyjście na wtyczkę na zasilacz Commodore 64, bo istnieje taka możliwość, bo hardware'owo to jest aż jak daleko poszli, że to jest zgodne, aż tak daleko. Można wyprowadzić sobie wyjście S-Video, można wyprowadzić sobie nawet user port i można kartridże obsługiwać, więc ciekawa kwestia. I mało tego, można nawet podpiąć do niego klawiaturę na PS2, więc można sobie tak wyprowadzić piny, żeby podpiąć klawiaturę na PS2 i ona też będzie działała, więc tu jest to taka ciekawostka, to jest bardzo ciekawy egzemplarz. Mało tego, co jeszcze chciałbym powiedzieć, tego to jest też ciekawa kwestia, bo się dowiedziałem tego na live'ie chyba od Ami Melona wczoraj. Pozdrawiam Cię, Ami Melon, hello, hello. Wydawało mi się, byłem święcie przekonany, że wyszły 2 wersje tej konsolki. Oczywiście zawierają one różne zestawy gier, tam jest 30 gier wgranych. To jest wersja numer 1, a okazało się, że wyszły 3 wersje tej konsoli.
Więc mówię, ciekawa kwestia, jest symbol C64 i co jest ciekawe, że jest logo Commodore, nie czaili się, mieli prawa po prostu, więc tego loga, tego znaczku Commodore użyli. I to jest też fajna rzecz w przeciwieństwie na przykład do DC64 Mini, gdzie nie ma ani nazwy Commodore 64, tylko jest uproszczenie C64, ponieważ nie mogli skorzystać z tej nazwy. No ale tak to wygląda. Myślę, że bardzo fajny gadżet. Tutaj przyciski. Zaraz może tak, o, żeby była ostrość. ABCD. Tu jest przycisk reset. Jeszcze raz power, idiotka. Wyjście pod śrubokręcikiem krzyżakowym, czy tam gdzieś tu gdzieś wkrętakiem krzyżakowym, bo mnie zaraz będziecie poprawiać, i tam pod spodem cztery bateryjki, cztery paluszki standardowe AA, więc tak to wygląda. Jak już mówiłem, kto chce dowiedzieć się więcej na temat tej konsolki, jakie gry są zawarte itp. itd., zachęcam do wrócenia do live'a, który był dosłownie wczoraj. Tam ją testowaliśmy, więc można sobie tą wiedzę uzupełnić. Dziękuję. Gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania na temat tego sprzętu lub innych sprzętów z moich poprzednich filmów, piszcie komentarze, będę starał się odpisywać. Także bardzo, bardzo ciekawy egzemplarz kolekcjonerski. Pomijam zawartość i tytułów, jakie są na nim wgrane, no bo wiadomo, no, gry z Commodore, problemy z licencjami, rozmyte prawa autorskie. No, nie jest to sprawa zawsze skomplikowana, żeby dobre tytuły, dobrą bibliotekę zmontować. Tak czy inaczej, jakieś tytuły są, no i niektóre są całkiem niezłe. Ale jak się nimi bawiłem i przy nich bawiłem, możecie sobie sprawdzić na zapisie z live'a. Dzięki, pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam ja, pozdrawiam D, chciałem powiedzieć, C64 od Mammoth Toys, C64 DTV, czyli Direct to TV. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Pa, pa.